No dzień dobry ludziska, no ja z tej strony witam was gorąco i zapraszam na drugi odcinek z kampanii Aragorna w Divide and Conquer. Czeka nas dzisiaj wielka bitwa, no może jeszcze nie ta, ale kolejna bitwa z pewnością będzie duża, ponieważ w planie jest... Oni się stąd zawinęli, pokonanie tych dżentelmenów, którzy najpewniej zmierzają w naszym kierunku, ewentualnie się gdzieś wycofali. Dobra, mniejsza, i tak dobrze. Ja mam w planie tych pajaców, rzecz jasna, dojechać. No, odcinek nagrywany od razu po poprzednim, a więc jeszcze nie widziałem waszych komentarzy, ale się nie martwcie. No Janus jak zwykle je czyta i się też stosuje, bardzo często, ale no nie w 100%. Tak też zauważyłem teraz sobie klikając, że jak patrzcie, kliknę teraz na niego, no to mu spadnie gwiazdkę, nie wiem co, bo zobaczcie, ma teraz 4 i uwaga, cyk, w tym momencie ma tylko 3, nie wiem, być może nasz miecz Aragorna wywołuje u niego postrach, nie mam pojęcia, zróbmy sobie zapis Aragorn, kurwa, nie wiem pisać, Aragorn 2, no i lecimy z tą potem, a jeszcze zrobię zapis bitwa, żeby, o jakie to napisałem, poczekajcie, Aragorn, kurde, no drodzy, no ja będę się teraz poprawić, to czekaj, zróbmy inaczej, zróbmy tak, Aragorn 1, żeby nie było brzydko. Zróbmy teraz Aragorn 2, żeby nie było jeszcze brzydziej i zróbmy teraz zapis bitwa. No i tego Aragorna pierwszego stąd wywalmy, bo mi się to nie podoba i przenieśmy się na wielkie pola prowincji, która się nazywa, jak się nazywa na prowincja? Nazywa się ona oczywiście Weather Hills, czyli nawiązując do tego tutaj, tego dziadostwa, prawda? Zawsze zapominam nazwę, jak się nazywała ta forteca, na której bodajże chyba Frodo został dźgnięty przez Nazgula, tak? To tam został dźgnięty? Tak. I tam, gdzie Aragorn z pochodni Nazguli tam sobie, wiecie, PvP z nimi trzaskał. No dobrze, pogoda iście mglista, iście klimatycznie, boże ta armia to po prostu, to jest Kislev w ruchach rzeczy, tutaj prawie wszystko strzela, czujecie? To prawie wszystko naparza na dystans, cudownie. Dobra, ten koleś pójdzie na pewno jako mięso armatnie, to jest zdecydowany dla nas pewniak, no i ta armia się teraz elegancko ułożyła, dlatego poproszę, sobie jeszcze to zróbmy lekko inaczej. Ustawmy was wszystkich, uwaga, w tym miejscu jako jedna potężna horda strzelająca. Następnie ciebie na przodzie, Aragorn też myślę, że możemy nim trochę poryzykować, oby nie zginął, ale myślę, że szansa na to jest raczej niewielka. Was na flanki, a nasza konnica, myślę, że tutaj na tym terenie otwartym będzie powoli do wroga się przemieszczać i wroga starać się kasować. Dobrze, muza z Gothica, trójeczki oczywiście musi być, to jest muzyka, jak już mi się zawsze będzie kojarzyć z tym modem. No ale też nie ma co używać samej muzyki z Bitwy o Śródziemie, bo tamta gra ma fajny soundtrack, ale nie w całości. Dużo jest utworów, które są po prostu średnie. Mówiąc wprost, są średnie. No a jednak utwory z Gothica tak pasują, bo wiecie, Gothic też jest takie troszkę fantasy, uniwersum, no nawet nie troszkę, jest to uniwersum fantasy, zatem... Warto to w ten sposób sobie zrobić. No i chciałbym, żebyś ty na pewno udał się na plecy i jego dowódcę skasował. No i patrzcie, jak my ich na dystans tutaj niszczymy. Snow Orc Spears to są jego włócznicy. Ty, nasza konnica, widzę, że ładnie naparza, ale czekajcie, bym tutaj nie chciał grać na przyspieszeniu. Spokojnie, powoli, ja tutaj chcę sobie na spokojnie tą bitwę sterować, z bliska się tym samym przyglądając oponentom naszym. No dobra, wam już od razu odpalę ten tryb, bo przypadkiem mi skliknąć, a mi skliknięcie w moim przypadku jest dosyć pospolitym zdarzeniem. No i dobra, możemy sobie skończyć, wiecie, że atak łuczników, wiem, że powinienem bardzo... Nie, ja powinienem ludziska teraz grać... Może nie cheezować, ale maksymalnie starając się wykorzystać, no, grę... by straty minimalizować. W innym wypadku, no po prostu będzie to dla nas tragiczne. Dlatego wyślijmy sobie najpierw oddziały bandytów, potem Aragorna i piechotą naszą rozbijmy te oddział piechoty, a z kolei strzelcami wybijmy go dowódcę. I jak wybije go dowódcę, no to wszystko później już będzie zacne. Dobra, odpal sobie od razu, mój ty bohaterze, myślę, że umiejkę, bo możemy już sobie ją odpalić. Tak, coś tam to the west, ale nie słyszałem dokładnie co, ale coś na zachód. Dobra, też mam mniejszy zasięg. Czemu też mniejszy zasięg? Bo to jest oddział Dunedain Steel Bowman. A, to jest coś innego. On ma strzał takie same, ale ma mniejszy zasięg. Ale ma, zobaczcie, umiejkę, która, uwaga, zmniejsza, a nie, przepraszam, permanentnie zwiększa zmęczenie naszym ludziom. Za to bardzo, zobaczcie, rzekomo całej armii, czy też own armii, jeśli on jest chyba dowódcą, to wtedy tak to działa. no to boostuje efektywność. No to jest fajne już później, kiedy się armia zmęczy. Na początku raczej jest to dosyć taki pomysł, mi się wydaje, że średni. Bo ci jak uciekają od nas, co to za taktyka? Jaka nagła ucieczka, może chcą się już wycofać poza bitwę, nie mam pojęcia. Ale wiem, że do tego dziada będę chciał wybić na pewno na dystans maksymalnie. I tutaj no myślę, że gonić ich możemy, ale też zbliżać się jakoś bardzo do Witch Kinga, do Witch Knightsów nie chcę, bo obawiam się, że jednak jest to ryzyko, że wiecie, Aragorn nie po czym je zginie, chociaż w sumie mam 11 ataku. Przybicie pancerza nie mają, on ma pancerza 10, to też nie jest jakoś mega dużo. To może czekajcie, może zróbmy taki myg. Bo Angmar też nigdy nie słynął z tego, że miał jakichś nie wiadomo jak potężnych dowódców. Co wy na to, żeby teraz, uwaga, wstrzymać, albo nie, jeszcze troszkę ich kasujmy. No i tutaj jazdą ich, zobaczcie, złapać i wbić się w plecy i po prostu kolesia skasować. Co wy na to, żeby zrobić taki myg? No, myślę, że to będzie dosłownie idealne. Tylko tak, włączę sobie ten tryb, to jest na 100%. Ci już panikują. Ten chłop, myślę, że możemy już go dobić w zwarciu już na dystans. Wystarczająco dużo strzał przyjął na klatę. No i bandyci, patrzcie, na pierwszej linii lecą. Tutaj Aragorn normalnie w pierwszym... Oj! Przyjacielu złoty! Co to było w ogóle? Ej, kurde! Swojego żeś pana trafił! What the fuck? Jakie chamstwo, ludziska, co to było? Trafił naszego ziomeczka, czajcie? Trafił Aragorna w samo serce, to idealnie w serce poleciał, idealnie. I zginął, kto zginął? Boże, nie zginął nasz, nie? Dobra, enemy General Fallen, fajnie. Fajnie. Na sobie dobicie tego jednego dziada. No i bitwa wygrana tak naprawdę bezstratnie. Cudownie. To jest jakiś jeden pajac, jeden łucznik. Możemy go dorwać tak o wzwarciu? Możemy go dorwać, super. No tu już też jest zwycięstwo. Byleby nikt nie uciekł, żeby nie donieśli swoim, wiecie, żołnierzom, że nadciąga potężne zagrożenie. I potęga Angmaru po raz kolejny zostanie zniszczona. Bo Angmar, no wiem, że chyba doprowadził, czy też generalnie zniszczył Arnor. To tam Angmar się mocno wylał, później Angmar dostał na łeb krucjatę, czy coś tam tego jest i no przegrał. Ale teraz mamy te pozostałości Angmaru, czyli właśnie frakcję o nazwie Remnants of Angmar. No i tutaj już ta frakcja do słabych nie należy. Mamy generała, którego myślę, że bym chciał zabić brutalnie, więc sobie goście zabijamy. No i enemy camp sacked, cudownie, i ruszamy od razu tą armią na północ. Tak jest, słuchajcie, ja chcę z nimi mieć bitwę w polu zdecydowanie. Muszę też uważać, żeby komputer nie zrobił przypadkiem na nas zasadzek. Co do odkrywania mapy, myślę, że warto co jakiś czas odkrywać, by monitorować sytuację w Mordorze, ale to co jakieś może 50 tur, żeby to nie było, wiecie, częste, co jakieś 10-15 odcinków, albo co właśnie taką ilość tur, o jakiej wspomniałem. To byłoby w miarę takie, w miarę sympatyczne. No, fajnie nasz w ogóle dyplomata wygląda, ma taki biały płaszczyk, troszkę mi się zlewa z tym, z orkami z Gundabadu. Dobra, teraz ty idziesz sobie do naszych cudownych, niskorosłych przyjaciół. Minus 2,5 koła to jest fenomenalna wiadomość, ale zaraz to się ogarnie, bo to zdobędziemy. Armię rozbijemy, też troszkę pewnie strat poniesiemy w tym starciu, bo też ci łucznicy, oni jak będzie trzeba przejść do walki w zwarciu, to oni wcale nie są źli, drodzy Państwo. Oni myślę, że są o wiele lepsi w zwarciu niż taka typowa armia należąca do no, tego dziada z Angmaru, pana lorda Owengadura. Dobra, Dandant zjeżdżaj stąd, chłopie. Mam nadzieję, że Waś między nami jakoś szybko się nie pojawi. I jaka już mam granicę w ogóle z Tarbadem? Ta nasza osada na zachodzie. No i to jest osada, która jest ryzykowna. I zobaczcie, co wy na to, żeby zrobić trapa tak w lesie. Mogę się tak ustawić? No tak trapa zrobić nie mogę, ale no niech tutaj będzie taka sytuacja. No i może oni sami z siebie mnie napadną. Gorzej, jak się komputer zdecyduje w mieście schować, ale wydaje mi się, że widząc przegląd ciemną, no może komputer być na tyle odważny, by zapragnąć nas napaść. W ogóle nie wiem, czy przypadkiem to się tutaj nie zespałniło. Nie wiem, czy oni byli tutaj od razu, czy nie. Co myślicie? No i mam nadzieję, że niczego nie spieprzę, nie szukając teraz tego Guluma. Nie wiem, ile mam na to tur, nie jest to pokazane jakkolwiek z tymi turami, ale liczę, że niczego nie spieprzę i że no uda mi się tego dziada znaleźć, zobaczymy. Boję się, że nie znajdę. Ruda Ur Aplans, no Aplans, tu niby są Lowlands, więc gdzieś chyba wyżej, tak? Chyba gdzieś tu może być, nawet na północy, chociaż może nie, zobaczcie. Nie mam pojęcia, mam nadzieję, że przez ten odcinek niczego nie spieprzę i że wciąż będzie możliwość, by gościa odnaleźć. Dobra, Gundabad, dzień dobry, witamy orków, handel oczywiście podpisujemy. Teraz zmierzamy sobie czym prędzej do Anduiny, no i do Ereboru. Ty, kolego złote, idziesz do Krasnali na północy. To jest w ogóle, zobaczcie, wioseczka buntownicza, ale za to za jakim dużym garnizonem, jakim ciekawym garnizonem. Ty, konnica, jeszcze tacy topornicy, no to są oddział najemny, ale przy takiej bitwie straty mogą być dosyć bolesne. Dobrze, a więc no liczę na odwagę. A jeśli to będzie nawet stał, to fajnie, bo atakując tą osadę od razu wywabię, zobaczcie, ludzi z miasta. I to jest generał który? To jest generał Huskarl. No to jest mocna piechota, powiem bardzo. Niby ma ten ataku tylko 9, ale mają za to jeszcze bonus, szczególnie przebicie pancerza i przestrach do jednostek wroga. No i chwila prawdy, tura Angmaru za moment nastanie. No i Angmar stoi w miejscu. A zatem mamy super możliwość super epickiej bitwy. Boże, minus 5 koła mam obecnie. Ja pizgam. Strasznie bolesne. Ale dobra, nie będę i tak sprzedawał handlu za kasę. Nie zrobię tego, jestem uczciwym graczem. I tu w ogóle przejść nie mogę, a bo jest mocno. To poczekajmy zaraz z tego mostu. Pewnie myślę, że orkowie sobie pójdą w cholerę. No dobra, tutaj u ciebie to samo. Idziesz na północ. Nie wiem, gdzie są te krasnale najbliżej. Tutaj to jest prowincja jeszcze buntownicza, ale na pewno są w tych górach tutaj. Tutaj na 100% są krasnale. Chyba nawet jest stolica tego pana prezesa Rady Prezesów. No i dobrze, mamy, uwaga, tutaj generała. Tutaj jest kapitan. Myślę, że atakując ich... O Jezu, to są groźne oddziały bardzo. Nie wiem, czy tę bitwę są w stanie wygrać. Dużo tej jazdy, ale zobaczcie te oddziały, to jest taki syf. To jest dosłownie ilość, ale nie jakość. Ja mam Aragorna. Dobra, atakujemy. Oni, zobaczcie, to przyjmują na klatę, mają wsparcie z miasta, więc wygrywając tę bitwę, uda mi się od razu zająć miasto. Dlatego od razu lecimy, tylko też jest bardzo ważna rzecz, by się przyjrzeć szachownicy, bo dzięki tej szachownicy wiem dokładnie, skąd będzie wsparcie. I uwaga, ja jestem niby w rogu, no to tak troszkę dziwnie to wygląda, no ale jakby to tak obrócić, żebym lepiej widział, nie wiem, wiem, że na pewno po jego lewej stronie wyjdzie jedno wsparcie i za pleców. No to na spokojnie powiem, wróg się zdoła ustawić. Ja no w tej bitwie już na pewno wykorzystam maksymalnie potencjał łuczników i może moją konnicą będę chciał troszkę skajtować oddział wroga, żeby część jego armii oddzielić i może żeby tych wargów też wybić, bo ci wargowie mogą być groźni. Dobra, pogoda fajna, trochę taka ponura, ale przyjemna. No i ja jestem niby tutaj, więc jedno wsparcie będzie stąd, drugie wsparcie będzie stąd. No dobra, pytanie, czy komputer od razu do nas podejdzie, czy podejdzie dopiero, kiedy będzie wsparcie. To jest też pytanie dosyć, no, istotne. Nie wiem, jak on to zrobi, ale zobaczymy, na pewno. Chciałbym teraz połączyć sobie oddziały konnicy, potem piechoty i was. No i armia chyba jest ok, wszyscy łucznicy w jednej linii. Może sobie jakieś super wzgórze zajmiemy? Będziemy grali defensywnie, chociaż to my atakujemy, to nie możemy grać defensywnie. Nie, jaka defensywa ludziska? Pełna ofensywa, normalnie lecimy. Myślę, że możemy sobie zrobić nawet jakąś pseudo-szachownicę, chociaż w sumie jeszcze szachownica w Medievalu zadziała, ale spróbujmy. Warto nowe taktyki próbować, dlaczego nie? Może akurat zadziała i będzie potężnie. Dobra, ty masz być ciut bliżej, bo ty masz mniejszy zasięg. Teraz tak, na przodzie na pewno ten oddział. Aragorn leciutko z tyłu, no i włócznie gdzieś tak niech zajmą klasyczne pozycje. Kawaleria zaś po prawej stronie uderzy od razu na to wsparcie i... No tak, faktycznie tak się ustawili. Zasięgu jeszcze nie mamy, ale ja już idę ich prowokować, by wybić, najbardziej mi zależy, żeby wybić takiego Huskarli, którzy są papierowi, ale kiedy na nas już napadną, no to w zwarciu będą bardzo groźni. Ta cała armia, no tutaj mam parę groźnych oddziałów, idziemy sobie wybić, ewentualnie możemy wybić generała z miasta, ale ja bym raczej, wiecie co, strzały przeznaczył na ten oddział. No, zdecydowanie tak. Ty, w ogóle zobaczcie ci, jak szeroko idą. Myślałem, że tutaj dwie armie się wyłaniają, ale to przez to, że oni są tak bardzo rozciągnięci. No i ja jestem ustawiony raczej w miarę chyba... Nie, no to nie jest chyba dobre ustawienie, czekajcie, inaczej. Zróbmy tak, ciebie gdzieś wrzućmy, albo nie, normalna jedna linia. Chyba linia zadziała. Czemu linia miałaby nie zadziałać? Musi zadziałać, koniecznie. Dobra, idziesz lekko tutaj, lekko tu się ustaw, bandyta na przodzie. Dobra, tam ci wiem, że już są blisko oponentów. Muszę kontrolować tą konnicę moją, żeby lipy nie było. I waszym celem są oczywiście Ruda Ur Savages. A to są ci pikinierzy, czy to jest ten oddział? To jest... Aha, ci pseudo... Huskarlowie, ale nie do końca. No to jest bardzo fajny cel, zobaczcie, są liczebni, ale za to papierowi i będę chciał ich wybić tylu, ilu się da. Nie wiem, czy my to wygramy, zobaczymy. Na pewno generałowie będą walczyli. Nie zdziwię się, jak któryś generał polegnie, ale jeśli nie polegnie Aragorn, a ktokolwiek poza nim, no to powiedzmy, że nie będę jakoś wielce zniesmaczony. Tu mamy oddziały niegroźne, tu jest, zobaczcie, generał, i to jest chyba dla nas ważny cel, żeby tego generała odgrodzić, co wy na to? Chyba tak, chyba tutaj niby coś tam trafiamy, zobaczcie, tych dziadów, nie, oni giną bardzo ładnie, ale ta konna Ci konni łucznicy dobrze walczą. Chciałbym powiedzieć konna jazda. Nie, naprawdę sobie dobrze radzą, zobaczcie. Bardzo ładnie sobie radzą. To jeszcze dwa oddziały są teraz na widelcu. Możemy ich coś tam poobijać. No a ten wódz byłby fajny, żeby gościa dziabnąć. Ile oni mają pancerza? Oni mają pancerza obecnie 3 tylko. Ten gościu ma... On ma... Nie, to nie ten oddział. On ma obecnie 7. Wiecie co? To też jest łatwy cel, nie ma tarczy. To chwila, skupmy się, żeby ubić tego pajaca. Tutaj czekamy, aż podejdą oponenci. No i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Chciałbym się bardzo rozciągnąć, żeby no, ta nasza linia była dosyć taka fajna, defensywna, żeby komputer nie był w stanie przez nas się w miarę przebić. A więc musimy dobrą strategię opracować, bardzo dobrą strategię. No i wy się już ustawcie tutaj, macie mieć wiadomo, że ten tryb włączony, bo chociaż nie, ja o tym nie zapomnę. Gdzie? No ja nie skoro no co wy? Ale ginie szybciutko. Patrzcie, aż żałuję, że amunicję na tamtych zużyłem. Ale w sumie udało się ich wybić tam 4%. W sensie, że łącznie jednostek, no to jest coś całkiem okej wymiana. O, i ci już, patrzcie, państwo strzelają i oni walą w tą pierwszą armię. O, to się komputer nie do końca złączył. A to bardzo fajnie, to jest totalny syf. Myślę, że tutaj mogę wprost wysłać Aragorna, żeby on się trochę z nimi ponaparzał. Dobra, moja jazda na ten moment jeszcze jest bezpieczna. Szarżować na nich naprawdę nie będę, bo to nie ma totalnie sensu. Możecie się udać tutaj, to się udać gdzieś tam. No, dałbym wam jeszcze ten tryb. No i cała armia czeka. Ich tam na dystans starajmy się przeżyć tak, jak się tylko da. No i... Jeśli uda się wybić około 30% armii wroga, zanim no on nam cokolwiek zrobi, to mi się wydaje, że będzie oznaczało już taką dominację i brak możliwości na przegranie. Tak mi się wydaje, że to właśnie będzie oznaczało coś takiego. A ci kolesie... Ty na co ty czekasz, chłopie? Oni tak powoli idą. Oni są zmęczeni. Dobra, ale tutaj ci wrogowie, no już mogą zaraz chcieć nas, że tak powiem, delikatnie napaść, co by nie było fajne. I dobra, tutaj uwaga, mam jakieś oddziały Orc Hunters. Słuchajcie, myślę, że wjeżdżam i rozjeżdżam o 3 użycia. Na pierwszą bitwę warto to użyć, a więc Aragorn, atakuj! Do boju, wracy, do boju! Hilmeni, to jest jakiś tam syf. No troszkę pewnie walimy po naszych niestety, to jest taki mankament dosyć duży. Ale mam teraz super pomysł, ludziska, mam świetny pomysł. Pomysł z gatunku 300 IQ, mianowicie atak na plecy konnicą. Oj, tak, tylko to obrywam od tych wargów i to dosyć mocno. Czekajcie, muszę ich tutaj jakoś sprytnie wyminąć, co ani troszkę łatwo nie będzie. Po drodze jeszcze możemy sobie tamtych dziabnąć pajaców. Ty możesz jechać gdzieś tutaj i wbić się na plecy, nie wiem, gdzieś od plecy z przodu, nie wiem. Czekajcie. Tych Orkanders to jest syf. Dobra, tych masz zaatakować. Idziesz sobie tędy. No kolejce będziemy musieli na pewno wykorzystać. No i patrzcie, Aragorn troszeczkę zbyt zraszował. Wiecie co, ja czekam aż dobiję sobie tych Hillmenów i zaraz się cofniemy. Bo ci kolesie panikują. To jest Angmar, to jest, słuchajcie, ilość, nie jakość. To jest właśnie, to jest stolica. To jest totalnie słaba armia. Naprawdę ona nie jest groźna. Late game faktycznie, no przyznam tutaj, że są groźni, tak? Aczkolwiek jeśli chodzi o początek, to nie jest ich jakaś rewelacja, naprawdę. To nie jest rewelacja. Grałem tą frakcją, wiem na co ich stać, wiem jakie są ich zalety, wiem jakie są ich wady. No, zaletą z pewnością jest możliwość wysyłania bardzo licznych armii za relatywnie niską cenę, bo mają dosyć tanie oddziały, które są dobre, które są bardzo dobre. No, lekko zasłoń swojego pana, to znaczy ty masz zasłonić, ty masz tutaj właśnie być z tyłu, bo ty jesteś panem. O tym nie zapominajmy. I Enemy General, coś tam słyszałem, że Enemy General coś zrobił. Abandon? Ale co abandon? Że opuścił armię, czy jak? Coś takiego było chyba. Dobra, Hillmenów... Nie wiem, czy w ogóle tu mam jakąś szarżę fajną. 5 szarży to jest taka ilość bardzo skromna, ale niby nie najgorsza. Nie, ja bym się schował, wykorzystam jazdę później. Teraz na pewno nie. Teraz wolę do tyłu i mamy oddział Huskarli, zobaczcie. O kuźwa, wiecie co? Dobra, robisz wjazd tutaj. Łucznicy w nich oczywiście naparzajcie. Te oddziały, koniecznie w nich. Musimy to zrobić. No i w tym miejscu ta jazda niech też się przestawi bardziej w tym kierunku. Tutaj nasz prezes... Oj, skirmisherze, cofamy się, bo to jest bardzo niebezpieczne obecnie teraz być w walce z tymi kolesiami. Tutaj, zobaczcie, ładnie rozbiłem jego wargów, którzy, no, chcieli zrobić szarżę i im to zbyt dobrze, prawda, nie wyszło. No dobra, moja konnica w tym miejscu jest nawet bezpieczna, tu się lekko, zobaczcie, przebili przez nasz środek, to ja idę ludziska to napaść teraz. Niby na takim środku możemy bardzo mocno kasować jego oddziały, jego oddziały łucznikami naszymi, ale no trzeba to też uważać. Dobra, byleby mu ubić generałów, na pewno jakby ten zginął generał, ten Huskarl, to byłoby fajne. Już jest tylko 20, zobaczcie, to już, słuchajcie, gościa praktycznie nie ma. Już kolesia dosłownie nie ma, koleś nie istnieje. Oj, tral, zobacz, to nie jest groźne. Tutaj takie wpuszczenie ich mi nawet odpowiada. To bym zaraz sobie użył, tego spela. No, pasek przewagi mówi, że, słuchajcie, wygrywamy. A jeśli pasek przewagi mówi, że wygrywamy, no to oznacza, że wygrywamy. Pasek przewagi to jest nasza najświętsza wyrocznia. Dobra, ci moral mają duże. Wiecie co, tu bym sobie zrobił na ich szarże, bo to są oddziały no całkiem groźne. Nie wiem, który z nich jest najlepszy w zwarciu. On, wiecie co, wysyłam tego dziada do walki w zwarciu, niech on tam idzie się naparzać. Aragorn, chłopie, masz lekką lipę, nawet ci powiem, że masz dosyć dużą lipę. Dlatego, nie wiem, dam ci oddział tutaj na wsparcie, żeby tylko nasz wspaniały wódz Aragorn, syn Aratorna, no nie poległ. Dobra, ty się tutaj, chłopie, masz naparzać z nimi, pewnie ich tam skroisz na luzie, to jest jakaś tam szarża, coś tam ich, słuchajcie, wsparliśmy. No, że piorota się sypie, ale wciąż mamy potencjał na dystans. Teraz będą duże, ale jak mi się uda wygrać, to załamie całą potęgę Angmaru i no po prostu zdominuje ich wszystkich. Dobra, tutaj tak, moje oddziały czy są już bardzo zmęczone? No niby nie są zmęczone, bo boję się tego używać, wiecie co? Boję się tego zużywać, ale myślę, że to chyba zużyję. Chcemy, żeby Aragorn miał teraz lepsze bonusy, bo zaraz się kolega wykrzaczy i będzie turbo lipnie. Dobra, ty się bijesz w zwarciu, to jakbyś mógł nawet bardziej na tą stronę przejść. No troszkę nas wróg, powiem wam, że no dominuje na ilość i to mi się nie podoba, że no bardzo przewyższa nas liczebnie i nasz przyjaciel jest zagrożony, ale boję się patrzeć z bliska na niego. Wiecie, on jest na tyle silny, to jest na tyle mocna postać, on ma dużo hitpointsów, nie wiem ile dokładnie, ale jest na tyle silny, no zginąć nie powinien. O, jeszcze użyj sobie spela. Tak, na zachód. Dobra, wy teraz walcie może osoby w tamtych, nie wiem, tu możemy walić w ten oddział. Dobra, tutaj są nasi zwiadowcy. Ja ich wykorzystuję specjalnie, teraz ich tak wysyłam, żeby po prostu, żeby wzięli na klatę, co nie? Te oddziały, żeby Aragorn jakoś no, bardzo nie obrywał. Chociaż tutaj, wiecie co, ostrzał tego miejsca wydaje mi się być bardzo fajny. Bo jak ja to miejsce ostrzelam, no to Aragorn zyska przewagę. Dobra, ten się to już bije, zobaczcie. Mogę cię wysłać nawet tam na bok. Ty, chłopie, wiecie co, ja tych generałów są do walki w zwarciu. Bo oni są mocni na dystans, owszem, zgadzam się, są bardzo mocni na dystans, ale... Chociaż oni są słabi, kurczę, w zwarciu. Dobra, to walisz też tam, chłopie. Ty wal gdzie chcesz, Aragorn. Wiecie co? Aragorn ucieka, błagam, Aragorn! You need to survive this fucking... piece of shit battle. You need to win this shit. Dobra, tu są, jest generał wroga. Weźcie go, wybijcie, błagam was. Wybijcie dziada, proszę. Niech on zginie. Dobra. Tylko dwóch zostało, naprawdę niedużo. I uwaga, Aragorn żyje. O Jezu, konnica. Nie. Gdzie jest Aragorn? Nie widzę Aragorna. O nie! Czyżby on ugrzęzł w walce w zwarciu? Nie widzę go, mi się to bardzo nie podoba. No i chyba on gdzieś tutaj, słuchajcie, pozostał i jest otoczony, ale już ma złote świadczenie, zyskał złote, przepotężne świadczenie. Boże, ale jak wy zobaczycie, jeśli on przetrwa i wy zobaczycie ten odcinek i co to się tutaj wydarzyło, jakie ryzykuję tym Aragornem, to wy się chyba przeżegnacie, naprawdę. Jak wy to zobaczycie. Dobra, żyjesz czy nie, brachu? Czy ty żyjesz? Czy to jest Aragorn? Nie, tu nie ma Aragorna. Gdzie jest Aragorn? Panowie, where is he? Gdzie on jest? Gdzieś tu jest chyba. O ja pizgam, czemu on akurat nie uciekł? Dobra, wszyscy napieprzajcie w to miejsce. Błagam. On musi przeciw... po prostu musi. Koniecznie musi. Napieprzajcie. Gdzie on jest? Gdzieś tu walczy. On jest otoczony przez hordy wrogów, naprawdę. Przez duże hordy wrogów. Ale go nie widzę. Nie chcę go widzieć. Nie chcę, to jest zbyt złe. Ja nie chcę na niego patrzeć. Dobra, to sobie użyję tego bonusu. Wrogi wódz nie żyje. Dobrze! Jezu, myślałem, że to Aragorn padł. I to był... Tak, to był ten wódz. No dobra, czy już mogę tutaj uciec bezpieczniej? No część się załamała, gdzieś nie wiem gdzie. No morale jest okej. Błagam cię, chłopie, uciekaj. Czy to jest on? Czy to jest Aragorn ludziska? Czy to jest Tak, to jest on! Żyje! Aragorn! Okej, ktokolwiek zginie w tej bitwie, ma to gdzieś dosłownie. Ja już czuję, że to jest potężne zwycięstwo. Tylko ten generał, ten Huskarl parszywy... Ten parszywiec, on gdzieś żyje. O, tu jest! Oj, nie żyje! Tak? Chwila. Chyba zginął. O Boże, ale Aragorn. Chryste Panie. Wybacz. Nie. Zatrzymaj ich. Nigdy więcej, Aragorn, takiego stresu ci nie zapewnię. Ani sobie, bo dla mnie to jest również wielki stres. Bardzo wielki. Dajcie się panowie napieprzać, nie wiem, gdzieś może w zwarciu... Albo po prostu, dobra, idziesz w zwarciu, atakujesz ich, oni już panikują, to jest już zwycięstwo. Dobra, ty się chowasz za swoimi żołnierzami, wykasujcie. Słuchaj, ta jazda nie jest jakaś groźna. Tu możecie walić, tu możesz atakować tych, bo ci już zobaczcie spanikowali, a więc dobijamy tych wszystkich pajaców. Dobra, straty duże, ale wróg ma większe i to jest najważniejsze, że wróg ma większe straty. i nasz bohater, wspaniały wybraniec Inosa by się chciał przy tej muzyce powiedzieć, ale nie, to jest wybraniec nie wiem w sumie jaki wybraniec, ale powiedzmy, że wybraniec żyje. Żyje i ma się kolega dobrze. No tylko ten pan Huskarl, nie wiem czy on tu przeżył, jakim cudem on to przeżył. Chwila, bo zróbmy takie lekkie zbliżenie i uwaga, tutaj ucieka oddział takich pajaców, tu ucieka oddział takich pajaców, no tu go nie widzę. Tutaj coś niby jest i to jest, uwaga, chyba jakiś kapitan. No dobra, w tym miejscu mamy śmiesznych piknierów, totalnych leszczyków, a to proponuję ich napaść, tak klasycznie w zwarciu. Ruszamy do przodu, ty sobie tam do nich strzelaj, ty jeszcze masz amunicję, więc też sobie naparzaj. Wódz niech naparza w tego bloba. Jeszcze bić normalnie, ty też naparzasz sobie klasycznie. No ten chłop tutaj, powiedzmy, że bije tych pseudo-huskarli. No możesz się tutaj ustawić, bo ci rajdersi raczej na razie, no, chcą chyba na dystans. I dorwaliśmy Huskarla. I jaki piękny scenariusz w tej bitwie. Nie, który zginął? Nie, Halbrand z północy. A to ten? Kurczaczki nieszczęsne. A już miał być tak pięknie, bo dobra, wiecie co, kij z Halbrandem. Słuchajcie, pokonałem 3 generałów. Wojna wymaga strat. Udało mi się przetrwać Aragornem, to jest najważniejsze, reszta jest nieistotna. To, że zginął ten Halbrand, teraz, chociaż nie wiem, czy to on zginął, może ktoś inny, ale raczej to on zginął, bo on tutaj walczył. No, bo wiecie co, jest mała strata. Jest naprawdę mała strata, jestem i tak z tej bitwy zadowolony. Była ona niepewna, ale była ona po prostu przepotężna. No i zobaczymy, ile się żołnierzy wyleczy, bo wróg się raczej przegrupuje. No, zobaczcie tutaj, kurczę, więcej niż 5% przeżyło. Generałowie nie upadli. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może jednak będzie dobrze. Dobra, wal mi w tych liczebnych ziomali. Wal. O, właśnie, tym jesteśmy dosyć szybcy, zobaczcie. Ej, to czekajcie, może mi się uda ich fajnie złapać jeszcze. O, no ten oddział ładnie tutaj kasujemy, bardzo ładnie. Oj, ta muzyczka zwycięska. Jest piękna, ale do samego końca myślałem, że już jednak ten Aragorn się wykrzaczy. Niby był chroniony, ale no, wiecie, była ta nutka niepewności. Była ta nutka, widząc ten komunikat o śmierci wodza i jednak miałem ten stres. Dobra, dobijmy ich do końca, bitwa i tak była długa i ciężka. Muszę sobie chyba w ogóle czas bitwy włączyć, bo czasem się wiadomo, coś zbaguje. Dlatego muszę pamiętać, żeby to zaraz włączyć, bo no limit jest bardzo ryzykowny. I no niekiedy można bardzo poprzeszkadzać. O! Kolego, jeszcze w ogóle goniłeś tutaj. I on nie ma jednak tej zbroi, to mi się coś pomyliło. Myślałem, że miał taką zbroję fajną. A on ma taki strój chillerski, zobaczcie. Jakiś tam łuk na plecach, śmieszny łuczek, dwuręczny mieczyk, jeszcze pochodnia. Ale no krwi ma dużo. Oj, naprawdę to było ledwo, myślę, że bardzo ledwo. No. I uwaga, podleczyło się 10%, całkiem ładnie. Po stronie wroga tak, ta armia raczej się nie przegrupuje. Ta armia też nie powinna, ci też nie. Chyba wybijemy wszystkich najpewniej. 4 koła zabiliśmy ludzi. Aragorn zabił, zobaczcie, 300. Ten łucznik, czyli ten supergenerał 500 zabił i zginął. Wiecie co, bolesne, ale chyba warte, nie? On był fajny w zwarciu, więc i tak pewnie prędzej czy później by zginął. Kurczę, powinien być w mieście sobie tam chillować. No któryś zginął, nie wiem czy to był akurat on, ale okej, no to jest, słuchajcie, normalne. Jako że grindujemy i używamy generałów, to któryś musi zginąć. Ważne, żeby nie był to Aragorn. Egzekucja, no i miasto jest nasze. No pokaż mi teraz sytuację całą. Wszystkich wybiliśmy, wszystkich wytłukliśmy totalnie. No dobra, dawaj. Ten jak w ogóle zmienia kolory i tak, zginął fajny. Szkoda. No nic, ale słuchajcie, osada jest całkiem bogata, jest elegancka, jestem zadowolony finansowo, zarabiamy dosyć dużo teraz obecnie. Ja zginął Halbrand z północy. A to jest Aragorn? Kogo on tu trzyma? To nie jest jakiś przerobione zdjęcie jak Boromira ma na kolanach? Czy coś takiego? Nie mam pojęcia. Okej. Enemy Army Roads, ale fajnie, że udało się to wygrać. Bardzo się z tego cieszę. Robimy teraz sobie zapis taktyczny. Robimy sobie zapis Aragorn 2. No i chyba możemy zakończyć turę, prawda? No teraz trzeba sytuację odrobić. Finansowo, no lekko musimy, no musimy ruszyć do góry, żeby nie było lipy. Szkoda tego wodza, szkoda, ale był drogi, on kosztował ponad 400. To był mocny, ale wiecie, swoje ubił, nie zginął na marne. To jest taka dobra śmierć. Grunt, że ubił wielu, a nie, że się tak wykrzaczył po prostu za friko. Dobra, zaślubiny bierzemy. 2 tury już będę na plus. Teraz tak, mamy taką sytuację, Mamy coś takiego, nie możemy ogólnie czekać, musimy ruszać od razu dalej. To nie ma coś takiego, że my sobie tutaj czekamy, się bawimy. Nie, nie, absolutnie. Ja bym chciał teraz, uwaga, mamy Angmarin Armię, dosyć prosto. Mamy też osadę na północy i Barczlek jest banalną armią z tego co widzę i możemy nam dojść w Wieturę. A więc ja tu zostawię jakiś śmieszny oddział do obrony, raczej wodza tu nie chcę żadnego zostawiać, bo jest to zbyt ryzykowny dla mnie pomysł. Dobra, to już przejdę na szczęście. Idziemy sobie może do elfów najpierw, potem udamy się do Ereboru i do Deli, do tych wszystkich frakcji. Dobra, tutaj szukamy sobie naszych ziomeczków z Ered Luin, szukamy oczywiście. No i co, zróbmy zwiększenie mapy. No wieżyczki będą się zaraz postawiać, bo też tych wieżyczek trochę, powiem wam, że brakuje, trochę bardzo. To jest kto? Darland Dyplomat, ale ładnie wygląda, zobaczcie, ty. Wygląda akurat ciekawie. No i takie mini armie, ja wam powiem, że trzeba koniecznie kasować, Ja sobie to zostawię, oddział się, że bandytów najprościej i stąd możemy wyjść, no już tak dużo kasy nie generujemy, ale nie ma lipy. Ciebie sobie napadnijmy, tą bitwą myślę, że stoczymy oczywiście, że wspólnie. Prosta, szybka bitwa na dystans, damy radę wrogów zdominować. A w turze kolejnej może kolejną osadę. Nie wykluczone, że ja tych osad będę musiał się pozbyć, ale no teraz wsparcie z południa czym prędzej będę wysyłał na północ. Grunt, że zrobiliśmy taki szybki wjazd w Angmar, bo też wiecie, nie chcę Angmaru jakoś zmaszotować, ale chciałem go tak fajnie osłabić. No i po takich stratach minie sporo czasu zanim wróci do gry. Dlatego dobra, wy wszyscy oczywiście możemy się tu ustawić. Piota na razie wstępnie na tyłach, konnica będzie zaraz kajtować wrogów, prowokować do podejścia. No mgliście bardzo, fajny jest ten Angmar, jest taki naprawdę bardzo mglisty, klimatyczny mega jest. No, nasz przyjacielu złota, a to był jakiś jego gwardzista w tej zbroi, to źle powiedziałem. To jest, znaczy on nie wygląda jak Aragorn ludziska. Co to za długa broda, jeszcze czarna, on miał brązową brodę. No, on miał brudkę brązową, fajny jest w ogóle taki wygląd takich długich włosów, no nie? To się tak bardzo kojarzy z takimi królami jakimiś, że długie włosy, troszkę kręcone, jakieś tam lekkie loczki, co nie? To tak jest właśnie. Taki fajny obraz, no i to niby ich tam naparzamy. Może zaraz się sprowokują, powinni, bo tutaj jeszcze wiecie, jazdą ich też obijamy. O tym bym chciał atakować i uwaga, chyba się oponent na to wygląda, że sprowokował. Tak, sprowokował się, super. A więc czekajmy, aż się zbliży, ja się nawet lekko do niego ustawię tak wygodnie. Was myślę, że będzie trzeba powoli poświęcić. Aragorn też niech idzie naprzód, wiem, że dużo jest w stanie przetrwać. Ale nigdy więcej go tak nie wyślę w takie miejsce, nigdy. No tyle, co się stresu najadłem. Całą bitwę już po prostu byłem niepewny. To za dużo, naprawdę za dużo stresu. I jakbyście wszyscy mogli naparzać tych panów z tą bronią, to byłbym zadowolony, bo oni są najgorsi. Oni jak nas pieprzną, to będzie naprawdę bolesne to bardzo. Dobra, lecisz górą, może nawet wysłać się gdzieś tutaj. I w sumie wiecie, że Aragorn idzie na tych, na jego piechotę. To jest słaba piechota, niegroźna, naprawdę na luzie. Go tutaj sklepiemy. O, patrzcie. Men of the West, ludzie zachodu, potężni. Dobra, tutaj bym sobie chciał ich też na dystans wytłuc w ten sposób. Aragorn się na pewno nie rzuca na piknierów. Na 100% nie. Dobra, teraz tak, ty sobie idziesz gonić tamtych kolesi. Nie chcemy, by się komputer jakkolwiek przegrupował, do tego ich tam dobijamy. Czym prędzej się da. Tych łuczników też możemy sobie już ścigać w ten sposób. I uwaga, zwycięstwo, dobra, fantastycznie. Konnica dorwała swoich. Teraz tak, tutaj mamy tych kolesi, zaraz tych dorwiemy. Pięknie, piękna bitwa, piękna bitwa. No, ta kolejna osada da mi dużo kasy. Ona pamięta, że chyba była nawet bogata. Nie jestem przekonany w 100%, ale wydaje mi się, że ona była bogata. A tym Angmarem to graliśmy, kiedy to było? To była kampania chyba... Co to kurwa jest, Aragorn? Jezu, myślałem, że to jest Aragorn, Boże, przepraszam was za przekleństwo, ale to są takie emocje, naprawdę. Tak wyglądał. Ta kampania Aragornem, ona była chyba w 2021, tak mi się wydaje. No, bo w zeszłym roku była kampania Ara Dunaim, która była średnia. Wam powiem, że miałem wielkie wobec tamtej serii oczekiwania, ale jednak nudna była. Troszkę się na niej zawiodłem. No i cóż, ale wiem, że na tej kampanii się nie zawiodę, bo już od samego początku jest epicko i jednostki mi się podobają. No wszystko mi się w tej frakcji podoba. Fajne jest to, że ma jakieś misje swoje fabularne, że możemy coś zrobić, a nie tylko taka typowa sandboxowa kampania. To też jest bardzo fajne. Dobra, no i tak. To jest wiadomo wroga stolica, więc wsparcie będzie nadciągać z tego miejsca, ale myślę, że nie będzie chyba lipy. A więc tutaj się na północ i tutaj widzimy coś, jeśli wejdzie do miasta, to będzie lipa. Jeśli do miasta nie wejdzie, to nie będzie lipy. Ale wiecie, my możemy ich też w mieście dorwać. Nie ma z tym problemu. No dobra, Ctrl+S sobie klikamy. Ok, tutaj widzę, że Dunland się pojawił. Nie, proszę, nie tak szybko, nie no błagam. Ale Dunlandczycy, mamy handel. I my i wy zarabiamy na tym bardzo dużo pieniędzy. Odpuśćcie, no panowie, ale odpuśćcie. No my się, kurde, idzie na osadę. Ajajaj, to ja chyba wyburzę te budynki, co w niej zrobiłem. Kurde, no wojna za landem. Nie wiem, czy za głęboko tam pod ten Angmar nie podszedłem. Tak, coś mi się wydaje, że chyba za głęboko. No, coś mi tak, wiecie, zajeżdża, że jednak groźnie. Dobra, tutaj oczywiście bierzemy sobie trade handel z księciem Legolasem. Witaj Legolas, ziomeczku mój te złoty. No i jest tam brylant militia w stolicy. No i stolica obecnie jest nawet broniona. To czekajcie. Bierzemy sobie teraz ciebie do, myślę, że nie wiem, tej osady tutaj, żebyś tam zarządzał i coś tam ogarniał. Powiadomienia frakcyjne, nowy członek rodziny Ectelion. Fajne są te imiona Numenoryjczyków, no nie? No i ten pajac jest poza miastem. Okej, a czy w takim razie nie ma tu niczego obok groźnego? Nie wiem, czegoś... Kurczę, mogłem wejść do miasta. O, jakbym bramę otworzył. Mogłem wejść do miasta, nie pomyślałem. Nie pomyślałem ludziska. Kurczę. No błąd z mojej strony. Dobra, ale już, no powiedzmy, że błąd popełniłem. Nie dam rady tego odzyskać, nie ma tragedii. Dobra, i teraz tak. Czy to jest we mnie wjazd? Czy ja muszę pozbyć się budynku, który kosztował mnie 5 koła? No pozbędę się go, bo na pewno to utracę. No i zobaczymy. No może jednak coś im się odwidzi. Oby im się coś odwidziało. Cokolwiek. Dobra, idziesz sobie na północ. Na północ. No i tych generałów będę zsyłał pewnie na północ stąd, żeby wspomóc tę armię. To jest, słuchajcie, ciekawe drogi, kurczę. Ale jak będę kasował tę armię Angmaru, zanim rosną w siłę, no to powinno być gites. Byleby w tych osadach na północy zrobić werbunek, no i jakichś najemników też werbować, a będę zadowolony. I Dunland, zobaczcie, olał nas wstępnie, okej. Dziś ustawili tak tutaj i to jest chyba za daleko od miasta, a więc możemy zrobić miasto i możemy potem ich jeszcze rozbić, dlatego super sprawa się tutaj dzieje. Nowa misja, emisariusz do Ered Luin. Fajnie, ty, naprawili to z tymi misjami. To było kiedyś bardzo zbogowane z tego, co pamiętam, naprawdę było. No i tutaj był High Elfen coś tam, idziemy w tym kierunku. Dobrze, 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 dobrze. I ta osada, też bym chciał się zobowiązać do takiej rzeczy, że jeśli... Tylko uwaga, tutaj skupcie się na tym, co powiem, bo to jest bardzo ważne, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Jeśli, uwaga drodzy państwo, przegram bitwę, która jest po prostu na zasadzie takiej, że ja to mogę przegrać ręcznie i po prostu chcę zaryzykować, to tego nie wczytam. A na automacie, jeśli kliknę sobie na osadę. Ale jeśli będzie taka sytuacja, że załóżmy jest, wiecie, jeden generał, ja mam pełną armię i chcę oszczędzić czas, i to jest wiadomo, że to jest wygrane, to taką sytuację ja mogę wczytać. Umówmy się, dobra? To jest taki... jakby to powiedzieć, no po prostu... żeby nie było tak totalnego hardkoru, ale nie wczytuję w chamskich sytuacjach. Nie, absolutnie nie wczytuję, tylko i wyłącznie w takich naprawdę istotnych. Dobra, was bym wysłał, nie, to jest w ogóle totalny syf, ale są darmowie, więc spoko. I w sumie jednego z nich mogę dać na północ, żeby generał był darmowy właśnie, więc ty sobie już idziesz gdzieś tutaj w te okolice. Ty sobie budujesz te wieżyczki, wiadomo, żeby nie było... No ci na szczęście nam odpuścili, szkoda, że ten budynek wyburzyłem, ale niestety jest jak jest. Idziesz sobie, szefie, tędy do Krasnali. Mega mają ci dyplomaci zasięg, chyba coś ci to jest zwiększenie w tym zasięgu, tak coś mi zajeżdża. Mogę się mylić, ale nie wiem. Dobra, tutaj tak, mamy oczywiście Mount Graham, no i jest ta bitka. To jest właśnie jedna z tych chyba bitew, którą mogę dać na automacie na luzie. I duże straty, ojojoj, za duże straty. No, ale wiecie co, już niech będzie, plądrujemy, kasa musi być. No dobrze. No dobrze, wiecie, to tylko jeden dowódca był, nie było sensu tego grać ręcznie. Na pewno chcę w tym miejscu od razu zrobić sobie, myślę, że nie to, a bibliotekę, żeby kultura już się nasza rozwijała. No i tą armią wiadomo, że wychodzimy naprzeciw, by dorwać sobie tych, zobaczcie, cwaniaczko, więc ciebie kasujemy. No i te bitwy myślę, że rozegramy wspólnie. Ewentualnie to sobie zagram poza kamerą, bo to jest, słuchajcie, do wygrania na dystans. A w ogóle niczego nie zostawiłem, ale i tak mam punkt ruchu, żeby wrócić. A tą bitwę pewnie wspólnie stoczymy. Zatem jak się podobało, to gorąco zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału. Wpadnijcie na Facebooka, wpadnijcie na Discorda, linki w opisie. Na razie żegnam was, hej hej, jutro oczywiście o 15:00 kontynuacja. No cześć!